Cześć, witajcie w kolejnym odcinku krótkich filmików Zielonej Linii. Dzisiejsze pytanie brzmi: czy kobiecie zarejestrowanej jako bezrobotna w Urzędzie Pracy po urodzeniu dziecka przysługuje dodatkowe świadczenie? Kobiecie, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, gdyż jest bezrobotna, przysługuje dodatkowe świadczenie, tak zwane świadczenie rodzicielskie, potocznie zwane kosiniakowym. Jest ono wypłacane przez rok, aktualnie w kwocie 1000 zł miesięcznie. Macie jeszcze jakieś pytania? Piszcie je w komentarzach. I oczywiście zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!